Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z pięknymi rzeczami. Oczywiście. Innych rzeczy bym Wam nie pokazywała. No i jak zwykle ostatnio część rzeczy zostawiam sobie, bo bardzo mi pasują. Nawet w tym haulu powiem Wam, że nie wiem, czy nie większość rzeczy właśnie jest dla mnie. Jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę to są takie perełeczki i vintage, i takie naprawdę, naprawdę trendy i markowe. Także zapraszam Was już teraz i oczywiście bardzo Was proszę jak zwykle o zasubskrybowanie mojego kanału. Jeżeli oglądacie, to proszę zasubskrybujcie, bo bez Was nie będzie się ten kanał rozwijał. I proszę wciśnijcie sobie przycisk polubienia. Kochani, zacznę od razu i przechodzimy do rzeczy konkretnych. Kochani, zacznę oczywiście od moich rzeczy, ewentualnie od rzeczy, które proszę Was o radę, czy zostawiać, czy puszczać w obieg dalej. Bluzka, którą mam na sobie, jest przepiękna. Słuchajcie, zakochałam się w tej bluzce. Myślałam, że będzie na mnie za mała, ona tymczasem wcale dużo ma luzu. To jest bluzka z wiskozy. Nazwę marki Wam podam na ekranie. Też jakaś marka skandynawska. No i do moich kolorów, do jeansów, do tych spodni, słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba ta bluzka. Pokażę Wam tam jeszcze do kolejnych spodni później tą bluzkę również, ale teraz taka prezentacja krótka do tej stylówki, którą mam na sobie. Fajnie będzie też wyglądało na przykład do beżowej spódniczki na lato. Dlaczego nie? Bo ona jest cieniusieńka. Jest taka trochę szersza, można ją tutaj spokojnie sobie związać, można ją oczywiście też wsadzić do środka, tyle że ona nie jest zbyt długa i spodnie też nie są jakieś bardzo wysokie, są takim średnim, normalnym pasem, a też nie są niskie absolutnie, więc da się ją wsadzić, ale szczerze Wam powiem, że wolę chyba tak trochę, żeby była luźno. No i strasznie, strasznie mi się podoba ta bluzka, te rękawy, nie dość, że teraz są one, to one w ogóle są takie naprawdę piękne, bo nie są jakieś bardzo, bardzo takie sterczące, tak fajnie spływają, a jednak są takie urocze, mam tutaj gumki w ogóle. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna bluzeczka i zobaczcie z bliska, jaki ładny materiał to jest. Błękit z takimi białymi listeczkami i kremowymi kwiatuszkami. Moi drodzy, od razu pokażę Wam buty, które mam też na sobie i które będę miała w większości dzisiejszych stylówek. Wspomnijcie chyba takiej jednej vintage stylówki. Kupiłam takie piękne buty Ravel ze skóry, z zamszowej skóry, kowbojki w kwiaty. I te kwiaty są czerwone i fioletowe głównie, też jakieś takie jasne są. Pokażę Wam tak, ale zobaczycie tam przebitki zdjęciowe, bo zrobiłam zdjęcia. One są na mnie o jeden rozmiar za duże, ale pomyślałam, że to nawet fajnie, bo w zimie będę mogła wsadzić tam filcową wkładkę, będzie mi cieplej od spodu, bo one nie mają bardzo wysokiego dołu. No i tak sobie to wymyśliłam, że właśnie grubsze rajstopy, czy skarpety i taka wkładka i będą w sam raz idealne, lepsze takie niż za małe, bo w zimie wtedy zmarzną nam stopy. A to są takie kowbojki, są przeurocze. Kowbojki, które dawno chciałam sobie takie zwykłe kowbojki kupić, nie takie, wiecie, vintage, jakieś bardzo wymyślne, tylko takie, żeby w nich biegać sobie do różnych takich fantazyjnych stylówek właśnie. No i zobaczycie, jak fajnie mi pasują kolorystycznie do dzisiejszego hola i do dzisiejszych rzeczy. Także pokażę Wam je teraz na przykład z dzwonami. Będą się też tam przewijać później jeszcze, ale to już nie będę mówić. Z dzwonami i z takim swetrem, który też Wam zaraz pokażę tutaj. Z takim swetrem z H&M-u za 5 zł, słuchajcie. Sweterek rozmiaru S, tutaj zaraz Wam go szczegółowo pokażę, zobaczcie na razie stylówkę i właśnie te kowbojki idealnie pasują do dzwonów, tak jak i do tych spodni, co mam na sobie i właśnie do takiego kolorowego swetra, który ma w sobie te kolory, które właśnie są w tych kowbojkach. I moi drodzy, zapłaciłam za nie 40 zł, były wycenione na 80 zł, ale była 50% przecena. I jestem bardzo zadowolona z nich, bo naprawdę za taką cenę nowych, bardzo, bardzo takich ładnych i oryginalnych kowbojek bym nigdzie indziej nie dostała, tylko w lumpeksie. No i właśnie teraz zobaczcie tutaj, mam taki śliczny sweterek. On jest taki już, wiecie co, musiałam go trochę obrać. Nie jest taki super nowy, ale nie jest przetarty nigdzie. Jak się go tak całkowicie odkulkuje, to będzie wyglądał naprawdę świetnie jeszcze. To jest H&M Log, rozmiar S.
I on posiada w sobie angorę i wełnę. Już Wam mówię, jeśli zna... Jest metka. Słuchajcie, 70% wełny i 20% angory. Nie wiem, czy teraz H&M robi takie składy w tej linii Log, ale kiedyś były. To jest taki bardziej vintage sweter. Już pewnie ma z 15 lat. Bardzo wąziutki, obcisły, ale fajnie, bo można na przykład jeszcze na wierzch sobie jakiś fajny szal, czy jakiś żakiet włożyć, bo on tak naprawdę fajnie się dopasowuje do figury. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba ten sweterek. Jest mega kolorowy, słodki. Zobaczycie go jeszcze za chwilę ze spodniami takimi żółtymi. No i taka styluwa, widzicie? Takie styluwy vintage, z vintage jeansami, te kowbojki do tego i to. I dla mnie to jest przesłodkie. Słuchajcie, jeszcze wracam na chwilę do tej stylówy, którą mam na sobie, bo chcę Wam pokazać sweter z Baby Alpaki, który kupiłam i też to były jakieś grosze, chyba 2 złote, tak mi się wydaje, 2 albo 5 złotych, słuchajcie. Być może sobie go zostawię, a być może dam go do sklepu. Przepraszam, że tak mówię do tyłu, ale chciałam sobie go zapiąć, żeby to jakoś wyglądało. On jest taki dłuższy i jest ręcznie robiony. Ma fajne guziki, takie drewniane. Jest raczej wąski taki, więc on to nie jest jakiś oversize, tylko właśnie taki wąski krój sweterka. Nie mogę znaleźć dziurki tutaj. Jest, dobra, jest dziurka. Ale przez to jest też bardzo fajny, cieplutki. Do takich jasnych stylówek wyglądałby jeszcze fajniej, ale już teraz nie będę szukać kolejnej stylówy. Chciałam się Wam tak pokazać, jako taka narzutka sweter właśnie na jasne kolory, na jasną stylówę. Jest bardzo ładnie zrobiony, ma tutaj jeszcze takie przewleczone sznureczki na rękawach. Zobaczcie. No i można sobie go zostawić rozpiętego na dole. Myślę, że fajniej by wyglądał ten sweter do jasnej, na przykład takiej beżowej stylówki całej, taki total look. Wtedy byłoby bardzo elegancko i tak przyjemnie mięciuśki jest. Także fajny sweterek. To jest raczej właśnie taka eseczka, więc jeżeli go zdecyduje się odsprzedać, to będzie w sklepie i to jest eska. Naprawdę to jest Baby Alpaka, pokażę Wam z bliska zaraz, bo jest przemilusi, popatrzcie. Tego materiału, tej Baby Alpaki się nie da z niczym innym pomylić. To jest tak miłe żadna inna wełna albo żaden inny materiał, nawet kaszmir, nie jest tak przyjemny, miękki w dotyku. Po prostu nie ma opcji, żeby jak raz dotkniecie Baby Alpaki, to będziecie zawsze wiedzieć, kiedy znowu jej dotkniecie, bo to naprawdę ani nylon, ani żadne włókno nie sprosta temu. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze czapeczkę za 2 złote, którą kupiłam i też jest z Baby Alpaki, zobaczcie. Też widać od razu, że to nie jest sztuczne, tylko że to jest Baby Alpaka. Cudowna jest ta czapeczka. Miała rozwalony pompon, ale sobie naprawiłam. Pokażę Wam się w styluweczce właśnie w tej czapce, jak wygląda. Nie wkładam jej teraz, tylko w przebitce, bo rozczochra mi się cała fryzura, a moje włosy, jak wiecie, nie są zbyt pokorne. Nie lubią się trzymać w miejscu. Także zobaczcie, jak w niej wyglądam. 2 złote. Jest śliczna po prostu. Słuchajcie, idę dalej. Teraz pokażę Wam fioletowy sweter, który zobaczycie też w 2 stylówach. Jedna to będzie na ten właśnie kolorowy sweter i takie żółte spodnie, które też za chwilę zobaczycie. I on jest na mnie za duży. To jest bardzo fajny sweter. Zobaczcie, Just Female, Elka. Będzie w sklepie ten sweter. Przepiękny kolor. Już go wstępnie trochę pokazywałam w filmie o trendach, bo a propos koloru fioletowego, już Wam mówię, skład też ma bardzo fajny skład. Tutaj bardzo małe literki jest. Słuchajcie, 32% mohair, 32% wełna i reszta to jest sztuczne włókno. Natomiast 64%, czyli grubo ponad połowa, jest naturalne, wełna i mohair. Śliczny, naprawdę przepiękny kolor. I zobaczcie, ja tutaj mierzę to po pierwsze do mojej tej jedwabnej bluzki na wierzch. Wtedy ten mohair też nie będzie tak tam nas łaskotał. Bluzka jedwabna pod spód, do tego jedwabne spodnie. No i w ogóle w bardzo dobrym stanie sweter, słuchajcie, Elka. Na mnie jest za duży, bo to widać, że ma i za długie trochę rękawy i troszkę w ogóle jest za długi i za szeroki. Ale przepiękna wełna, jest tak mięciutki, zobaczcie. To jest po prostu takie jak chmurka. Jeżeli lubicie fiolet, to będzie coś dla Was. I tak jak mówię, to jest Elka. Może być na M-kę, myślę, spokojnie, ale Elka też, na Elkę też będzie dobry, bo jak widzicie, na mnie jest sporo za duży. No i jeszcze właśnie
do tego swetra w paski tam i do spodni żółtych, też fajnie do różnych kolorów, na przykład słuchajcie, do żółtego pięknie fiolet wygląda, bo niektórzy się boją zestawiać fiolet, ale właśnie do pomarańczu, do fioletu, nawet do czerwieni niektórych odcieni będzie bardzo ładnie pasować. Oczywiście do czarnego, do fioletowego to już takie oczywistości są, też do jasnych kolorów, także myślę, że jest to bardzo uniwersalne tak naprawdę. Czasem mi się zdarza kupić coś tanie, ale zdarzają się też rzeczy takie jak zobaczycie za chwilę, czy płaszcz, czy ta koszula, czy te buty, które są naprawdę, trzeba polować, żeby tą troszkę chociaż tańszą cenę ustrzelić, bo są na nowym towarze bardzo drogie. No, a pokażę Wam teraz, mam taki kolejny sweter i też będzie w sklepie, to jest MK 100% Made in Italy napisane, zobaczcie, marka włoska, jest w idealnym, perfekcyjnym stanie i to jest taki sweter ocieplacz, z tyłu krótszy, z przodu ma takie bardzo ładnie wykończone jakby coś takiego w rodzaju takiej falbany i jest zapisane na zatrzaski, on tak trochę się drapuje na dekolcie. Zobaczcie, ja tam mam na taki komplet, który za chwilę zobaczycie go włożonego, ale to jest nieistotne, bo może być do spodni, może być do takiej total look szarej, do czarnych spodni, po prostu to jest tak cieplutkie, popatrzcie. I ma przepięknie wykończone też rękawy, w ogóle ma bardzo długie rękawy, więc jak ktoś lubi się tak zapatulić, to w zimie to jest ekstra, bo te rękawy są takie faktycznie długaśne i można je tak wywinąć. Już Wam mówię skład, bo tu gdzieś jest. 50% Super Kid Mohair, czyli to jest ten taki tak zwany baby mohair i 30% wełna, 20% tylko sztucznego. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie jest ten sweter, przepiękny, naprawdę jest śliczny i po prostu jestem nim zachwycona. Gdyby nie to, że naprawdę jest na mnie za duży, to no to pewnie by też u mnie wylądował, bo ja kocham się tak opatulić swetrem. No i to są takie wełny, które uwielbiam po prostu. Następna rzecz to te właśnie spodnie żółte za 2 złote. I fajna, słuchajcie, fajny Best Behavior, fajna marka, MK. Niby MK na mnie są dobre, czyli to jest taka MKS-ka bardziej w tym przypadku. Dość niski stan i te spodnie są, ja nie mam figury do niskiego stanu, ale są osoby, które właśnie lepiej wyglądają. I lepiej się czują w niższym stanie, no i te spodenki będą naprawdę niedrogo u nas w sklepie. Piękny kolor musztardowy. Tak wyglądają. Bardzo fajny krój mają, bardzo ciekawe są. Mają tu tak jakby taką kieszeń trochę z boku, takie są szyte z kosami. Całkiem fajnie leżą na figurze, zobaczcie tam właśnie do tego golfa kolorowego i do tych, tym razem do środka, do tych butów kolorowych, do tych kowbojek. Moi drodzy, tak. I co jeszcze? Aha, no i jeszcze mierzę te spodnie też do tej koszuli. No też spoko to wygląda, tak na wierzch, po prostu sobie na luzie. Są uniwersalne, naprawdę takie wąskie spodnie można na przykład do takiego oversize'owego swetra wystylizować, czy na przykład, zobaczcie jak fajnie te kolory, tak jak mówiłam, ze sobą pasują. Fiolet z tym żółtym, przepiękne zestawienie, takie bardzo klasyczne, to są kolory dopełniające, więc one będą zawsze rewelacyjnie razem wyglądać. Idziemy dalej. Nie ma aż tak dużo dzisiaj rzeczy. Pokażę Wam jeszcze śliczną za 2 złote jedwabną koszulkę. Ona jest taka zupełnie na lato, nawet chyba na kostium kąpielowy, bo jest prawie całkowicie przezroczysta, ale super marki. Benedicte, to jest design. Benedicte Uzon SK. Zobaczcie, jaka śliczna, z taką złotą nitką. Pokażę Wam to z bliska, bo ja się nie będę w tym mierzyć, bo to jest teraz jest za zimno na takie ciuchy. Już wszystkie letnie mam schowane, ale o, tak z tyłu jest taki lekko, taki kolorowy, kwiatowy, a z przodu jest bardziej prosty, takie trochę jakby czarne czy ciemnozielone graficzne wzory kwiatowe. I ma, aha, i ma takie troczek, którym się można fajnie związać w pasie. Bardzo urocza rzecz, naprawdę. No i jedwab 100% za 2 złote. Wow. Oczywiście zostaje ze mną to, na lato. Kochani, widzieliście już jedwabną wiskozową marynarę, bo już nawet miałam pytania o nią w takim pięknym kolorze. I pokażę Wam teraz, można sobie zrobić cały zestaw. Mam taką sukienkę rozmiaru M. Samsung and Samsung, też jedwab, on się tak mieni, bo jest jeszcze niewyparowany, wiecie? Ale generalnie jest w idealnym stanie, to też jest 82%
wiskoza i 18% jedwab bodajże. One są zazwyczaj w takiej proporcji do siebie. Czasem, tak, dokładnie. Jedwab 18%, 82% wiskoza. Sukienka taka bardzo prosta, minimalistyczna, z takim lekko rozszerzonym rękawkiem, w ślicznym kolorze. Taki pudrowy róż. Właściwie nie wiem, jak go określić. Trochę pudrowy róż, trochę już wchodzi w jakieś takie lekką śliwkę, ale to jest dosyć jasny kolor. No nie będę Wam go mierzyć, bo jest za duża na mnie i nie wyglądam w niej jakoś specjalnie dobrze, bo to jest taki krój, że powinna być dobra. MKL-ka. Będę oczywiście podawać w live'ach wymiary, będziemy podawać. Widzicie, to jest wyprasowane źle, bo powinno to by się stać takie gładkie, a tymczasem zrobiło się z tego przez żelazko takie coś. Ale to będziemy wyparowywać i to będzie bardzo ładnie wyglądać, tak jak ten żakiet. No i bardzo fajne zestawienie kolorystyczne, zobaczcie. Już Wam pokażę, że właśnie taką sukienkę i żakiet można nawet sobie sprawić jako komplet, jak ktoś ma ML rozmiar. Bardzo ładne zestawienie, ten zielony i do tego takiego różu przepięknie moim zdaniem wygląda. Zobaczcie. Bardzo Wam polecam sobie taki komplet sprawić, to jest tak przyjemne w użytkowaniu, to się tak fajnie nosi, to jest takie wygodne. No i macie poczucie luksusu, bo to jest jedwab, naprawdę to jest jedwab z wiskozą. I ta ilość jedwabu już wystarczy, żeby naprawdę czuć ten luksus. Zobaczcie, i takie, obydwie mają takie szersze rękawy, bo ten żakiet tutaj nie ma guzików i jest taki prosty na końcu, więc te rękawy od sukienki się spokojnie tam fajnie mieszczą. Także tadam! Uwielbiam to zestawienie. Do tego na przykład zielone botki, albo nawet brązowe botki w takim lekko odcieniu skóry, takim ciepławym i będzie pięknie to wyglądać. Nawet i do czarnych dodatków będzie fajnie wyglądać. Także sukienka, kochani, do sklepu, bo na mnie jest za duża. Moi drodzy, jeszcze dwie rzeczy, trzy rzeczy mi zostały. Komplet vintage, przepiękny kupiłam. On jest taki, jak się pierwsze ogląda, go niepozorny. Spódnica jest na takiej jakby gumie tutaj. To jest wiskoza 100%. Jest taka artystyczna, z takimi aplikacjami z przodu. Ona jest typowo taka z lat 80. I bluzka z szerokimi rękawami. I znowu to jest na mnie za duże, ale zobaczcie, jak w tym wyglądam, bo miałam to do tego swetra wcześniej. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, słuchajcie, takie unikat, bo takie komplety się bardzo rzadko zdarzają. Ja pierwszy raz trafiłam na komplet, czasem widziałam takie bluzy, mam jedną, taką zieloną i widziałam też takie spódnice, ale razem jeszcze mi się nie zdarzyło, więc to jest taki naprawdę unikat. Unikat vintage z pięknej wiskozy w ślicznym kolorze, taki stary róż. I będzie, to jest do sklepu, bo na mnie jest dobra tylko spódnica. Bluzka jest na mnie jednak za duża, to bardziej jest MKL-ka, ta bluzka. Więc wolałabym, żeby ktoś miał po prostu komplet, bo bardzo szkoda by było tego rozdzielać. Więc będę to chciała komuś jako komplet udostępnić. I wiecie co, zobaczcie, ta spódnica spokojnie na M będzie, bo ona się, nawet na L, bo ona się tak rozszerza. Będzie świetnie wyglądać, bo ona się fajnie układa, jest też bardzo wygodna, taka śliska, przyjemna. Można ją nosić też do rajstop w zimie, do kowbojek rewelacyjnie, na przykład brązowych. Będzie ten kolor wyglądał, do czarnych też. A nie tylko do kowbojek, do kozaczków czy botków też fajnie. I można na to jeszcze założyć sobie jakiś sweterek albo podspód pod koszulek, bo to jest taka bluza trochę. Ona ma tutaj jakby taką gumę, ale tak jak mówię, no ta bluzka zdecydowanie wygląda na za dużą na mnie. Natomiast spódnica jest bardzo uniwersalna i gdyby mi nie było żal tego rozdzielać, to tą spódnicę bym sobie na pewno zostawiła, bo jest świetna, po prostu jest rewelacja. No, ostatni ciuch i to jest ten płaszcz, który już widzieliście w trendach. To jest, słuchajcie, niby rozmiar L, Miss 60, więc bardzo droga marka. Taka droga marka, płaszcz z paskiem, zobaczcie jak jest pięknie wykończony, ma taką podszewkę, on jest na zatrzaski, no i w ogóle jest to idealny płaszczyk, słuchajcie. On nie jest, niestety on jest ze sztucznego włókna głównie, ale tutaj nowość tego płaszcza, jego ciekawy krój i ta marka dobra, i w ogóle naprawdę dobra jakość, zobaczcie jaki to jest dobry materiał, tutaj jest logo. Jednak przemówiły za tym, że stwierdziłam, że go biorę i chyba sobie go zostawię. Dajcie znać, bo pokazuję Wam tu stylówki z poprzedniego filmiku, z tego vlogu o trendach. Czy uważacie, że spoko, czy jednak te rękawy są na mnie mimo wszystko trochę za szerokie?
bo one mają być takie odstające, natomiast no to jednak jest L-ka, więc nawet biorąc pod uwagę, że ja mogę mieć tu u góry M-kę, to tak, mam taką drobną wątpliwość, ale bardzo, bardzo podoba mi się ten płaszcz. Mam nadzieję, że Wam też. Piszcie koniecznie, co sądzicie i czy jest na mnie za duży, czy mogę taki nosić. Kochani, ostatnia rzecz, również do sklepu, to zamszowe, piękne buty firmy Bianco ze skóry 36. No niestety, są na mnie za małe. Więc też będą do sklepu, będą idealne na Sylwestra, na imprezy letnie, zimowe, bo wiecie, tego typu sandałki takie w kroju tanecznym można cały rok nosić, na przykład na wesela, na imprezy, na właśnie mówię, na Sylwestra, na święta. Powiem Wam, że na pewno w środku jest skóra, ale czy to jest cała skóra, to nie wiem. To trzeba by zrobić jakieś dochodzenie, bo wygląda bardzo porządnie. W każdym razie to są nowe buty i też będą dostępne dla Was. Kochani, bardzo serdecznie już Was pozdrawiam, bo już to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych filmikach o trendach, o projektantach, w holach lumpeksowych i oczywiście w live'ach, gdzie możecie zobaczyć, które rzeczy będzie można kupić i w jakich cenach. I konkretne wymiary, konkretne jakieś propozycje stylizacji Wam pokażemy wraz z przyjaciółką. Kochani, do zobaczenia. Cześć!